Siema, w dzisiejszym filmie poruszamy temat mowy ciała, a dokładnie czterech elementów mowy ciała, które mogą świadczyć o waszej pewności siebie albo jej braku. I jeżeli chcecie inne filmy na temat mowy ciała, nie wiem, czy w relacjach damsko-męskich, czy w relacjach biznesowych itd., to napiszcie w komentarzach, co was dokładnie interesuje, bo tego jest naprawdę dużo. Mówi się, nie, zresztą słusznie się mówi, że 60-70% komunikacji pochodzi z mowy ciała, z tego jak się ruszamy, dlatego też wiele niedopowiedzeń zdarza się w przypadku rozmów telefonicznych, mailowych, czy nie wiem, przez Messengera, czy WhatsAppa, a dużo łatwiej się dogadać, jeżeli widzimy się z kimś w cztery oczy. I właśnie, tutaj cztery elementy tego, jak można poznać po kimś, że jest pewny siebie, i pamiętajcie, że tutaj akurat powiedzenie fake it till you make it działa, czyli oszukuj zanim ci się uda. I tutaj nasze ciało współgra z naszymi emocjami po części. I zaczniemy od chodu. To jak chodzimy świadczy o tym, czy jesteśmy pewni siebie, czy nie. Osoba, która jest pewna siebie, idzie po pierwsze wolno. To jest bardzo ważne. Czy wiadomo, że ja nie mówię tutaj, że nie wiem, po ulicy, jak wam się spieszy do sklepu albo na siku, no to jest co innego, ale mi chodzi, że jeżeli idziemy na przykład z kimś, nie wiem, idziemy po biurze, idziemy w jakimś miejscu, to osoba pewna siebie po pierwsze stąpa pewnym krokiem, idzie powoli, ma otwartą klatkę piersiową, głowa jest lekko podniesiona ponad horyzont, ale gdzieś 1-2 cm. Jeżeli będziemy iść tak, to spójrzcie sami. Ja wyglądam tak. Tutaj wiadomo, że już jest zbytnia pewność siebie, arogancja, no generalnie jestem zapatrzony w siebie frajerem. Tutaj jest spoko, tu jest właśnie odpowiednio. Jak idę tak, no to już widać, że jest kiepsko, nie? Tak jak powiedzieli to w symetrii, że tak tylko frajerzy przemykają. Jak git wchodzi, to tak. A frajery? Tak, tylko przemykają. Następnie, to jak patrzymy. Nasz wzrok jest bardzo ważny, tutaj dokładnie chodzi o kontakt wzrokowy z drugą osobą w trakcie rozmowy. I tutaj dwie rzeczy, o których trzeba wspomnieć. Po pierwsze, ciągły kontakt wzrokowy jest już creepy, jest taki cringe'owaty, tego się nie robi. Nie robimy tak, że 10 minut z kimś rozmawiamy i jesteśmy wpatrzeni po prostu, jak wiecie, centralnie w oczy, tylko gdzieś tak 60-80% czasu w trakcie rozmowy powinniśmy zachować kontakt wzrokowy. Resztę już nam wzrok może gdzieś latać, możemy coś pokazać, możemy się gdzieś odwrócić, popatrzeć w sufit, jak na czymś myślimy i tak dalej. Jeżeli też chodzi o utrzymywanie kontaktu wzrokowego, to taki tip ode mnie, żeby to nie wyglądało dziwnie, to jest taki trójkąt, oczy, nos. I warto właśnie wzrokiem przemieszczać się po tych trzech punktach, czyli lewe oko, prawe oko, nos, lewe oko, prawe oko, nos, i wtedy też nie będziemy mieć takiego tępego wzroku w jedno miejsce, tylko osoba, z którą rozmawiamy, będzie widzieć, że te gałki oczne nam się jednak poruszają i też nie będzie w niej to budzić takiego dyskomfortu. Także właśnie, kontakt wzrokowy. Trzeci punkt, to jak mówimy. I tu również bardzo dokładny, powolniejsze mówienie będzie świadczyło o tym, że wiemy co mówimy, że jesteśmy bardziej pewni siebie, że nie jesteśmy rozchwiani emocjonalnie. I też nasz ton głosu jest ważny, nie możemy mówić za głośno i za cicho. Jeżeli mówimy za cicho, znaczy, że się wstydzimy. Jeżeli mówimy za głośno, znaczy, że też się wstydzimy i pokazujemy swój brak pewności siebie nad wyraźną atencją. Czyli jeżeli mamy w grupie kogoś, kto na przykład się mega głośno śmieje, mega głośno mówi, to często te osoby są zakompleksione i brak im pewności siebie tak naprawdę. Więc osoba pewna siebie mówi spokojnym tonem głosu, taki powiedzmy, nawet powiedziałbym, że bez emocji zbytnio, bo albo sympatycznym takim tonem głosu, ale co do zasady właśnie ma raczej normalny ton głosu. I jeszcze jedno, jak chodzi o mówienie, to jest uśmiech. Przesadny uśmiech, no tak do was mówił, no słuchajcie, kurwa, tutaj pewność siebie, porozmawiałem sobie o tym i o tym, jest przesadą, tak? Ale taki lekki uśmieszek sugerujący, że jakby wszystko jest w porządku, że mam dobre samopoczucie, jest jak najbardziej optymalny, bo takie coś nie. Jakbym tak do was mówił teraz, to byście czuli, że jakby coś jest nie tak, że albo mi się nie chce nagrywać, albo że robię to za karę. A jak mówię takim, wiecie, luźnym, spokojnym głosem, z lekkim uśmiechem, to jest wszystko jak najbardziej w porządeczku. I właśnie, to jeszcze jak stoimy i siedzimy. To również tak samo jak w
trakcie poruszania. Że jak poruszamy się, mamy klatkę wypchniętą lekko do przodu, łopatki ściągnięte, głowa lekko do góry. Tak samo jak siedzimy czy stoimy. Jeżeli rozmawiamy z kimś, tak, tak, tak i tak dalej, no to nasza pozycja ciała pokazuje, że jesteśmy zamknięci. Tak samo stopy. Jeżeli stopy mamy, no wiecie, stoimy tak jak nie wiem, no nie wiem do czego, do czegoś tak stoi. No na baczność, jak się stoi tak na baczność, no to nie bardzo. W momencie, gdy się otworzymy, na przykład jak tak zrobię, to już wyglądam na bardziej pewnego siebie, niż jak stałem tak. Bo tak to można powiedzieć, że może to jestem trochę znudzony, może mi się nie chce z kimś gadać, może jestem taki, no wiecie, no niesympatyczny. Właśnie chodzi o to, żeby być otwartym na rozmówce, czyli właśnie stopy mieć lekko do zewnątrz, klatkę piersiową otwartą, dłonie otwarte, to też jest bardzo ważne, że przykładowo, jeżeli powiem wam, wskazując palcem wskazującym, że przed nie wiem, słuchajcie, musicie pokazać, że jesteście pewni siebie, źle to wygląda. Jeżeli zrobię neutralnym, też tak średnio, a jeżeli zrobię tak i pokażę otwartą dłoń, to już właśnie jak na otwartej dłoni. Nie wiem, jakie jest porównanie do tego, czy jest takie powiedzenie, ale chodzi o to, że pokazując otwarte dłonie, otwartą klatkę piersiową, pokazujemy, że jesteśmy otwarci na ludzi. Przez to też oni nas będą traktować jako bardziej pewnych siebie, ale też będą nam bardziej przychylni. Dlatego to są właśnie cztery moje punkty, jak chodzi o pewność siebie generalnie, a właśnie jeżeli chodzi o mowę ciała, jak na przykład poznać, czy wam się, czy kobieta, która wam się podoba, też to wzajemnia i na odwrót i tak dalej, to piszcie w komentarzach, co byście chcieli, to o mowie ciała też trochę nagram, bo coś tam o tym wiem. Także mam nadzieję, że podobał się ten film. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, zasubskrybuj kanał, odsyłam do innych filmów na tym kanale. To było tyle na dzisiaj. Pozdro!